Jeśli chodzi o sprawy związane z tym, co też widać już w tej chwili, co widzicie Państwo, czyli prace, które trwają, czyli ratusz, czy też orliki, to poproszę Panią Elżbietę. Odbudowa ratusza Staromiejskiego w Elblągu jest to projekt, który realizowany jest od kilku lat już przez gminę miasta Elbląg. W ramach tego projektu w ubiegłym roku wykonaliśmy jeden z elementów uzupełniających wybudowanie obiektu kubaturowego. Mianowicie zakończone zostało wyposażenie obiektu, tak zwane wyposażenie dodatkowe. To wyposażenie dodatkowe w tym roku jeszcze uzupełniane jest dodatkowo kolejnym elementem tego projektu, czyli aranżacją wnętrz. Aranżacja wnętrz zostanie zakończona w tym miesiącu. Wykonawca realizował to około 3 miesięcy, ale mam nadzieję, że wnętrze ratusza i Państwu, i mieszkańcom Elbląga będzie podobać się teraz znacznie bardziej. Pozostał jeszcze w tym projekcie ostatni element, który też zamierzamy zrealizować w tym roku. Jest to aranżacja restauracji w podziemiach ratusza. I będzie to już zamknięcie tego projektu w 100%. Chcieliśmy to zrealizować w roku ubiegłym, ale po prostu w wielokrotnie powtarzanych procedurach przetargowych nie udało nam się wcześniej wyłonić wykonawcy. Mamy nadzieję, że teraz po dokonaniu jeszcze koniecznych zmian w specyfikacji uda nam się ten projekt zamknąć ostatecznie w najbliższym półroczu. To odbudowa ratusza staromiejskiego. Orliki. W ubiegłym roku wybudowaliśmy 4 orliki. Może przypomnę ich lokalizację. Jest to, patrząc od strony wschodniej, ulica Sadowa przy Szkole Podstawowej nr 16. Następnie ulica Mickiewicza i przy Szkole nr 4. Ponadto przy ulicy Nalasków, przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 1 oraz 4 z nich przy Gimnazjum nr 2 przy ulicy Robotniczej Krakusa w tym obrębie. Wszystkie one spotkały się z wielkim zadowoleniem społeczności, to nie tylko szkolnej, ale i lokalnej. Lokalizacja już w tej chwili 7 orlików pozwala na zabezpieczenie potrzeb w zasadzie praktycznie całej społeczności elbląskiej w tym zakresie. Te 4 orliki wybudowane w ubiegłym roku odebraliśmy w grudniu i po doprowadzeniu ich po okresie zimowym do stanu pełnej przydatności, myślę tutaj o sprzątnięciu jakiejś tam pozostałości po zimie. Wiosną będziemy, myślę, że tak podobnie jak przekazywaliśmy w ubiegłym roku, tak będziemy w tym roku te orliki sukcesywnie otwierać. Teraz jesteśmy na etapie zakończenia spraw formalnych, czyli uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie tych obiektów. Ja myślę, że tak trochę celowo, żeby tutaj zostawić mi też jeszcze jakąś furtkę, pan prezydent nie wymieniał największego obiektu sportowego, który w tej chwili realizujemy. Mogę powiedzieć już śmiało, że realizujemy, bo doskonale Państwo wiecie, że jesteśmy już bardzo zaawansowani w procedurach. Myślę tutaj o rozbudowie i przebudowie Areny Elbląskiej, czyli wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Agrykola 8. Poinformuję Państwa uzupełniająco do konferencji, która miała miejsce w grudniu, że w tej chwili prowadzimy procedurę na roboty budowlane. Jesteśmy na etapie o krok przed ogłoszeniem przetargu. Trwa proces, o którym informowaliśmy na konferencji w grudniu, czyli weryfikacja dokumentacji projektowej przez inżyniera kontraktu. Sprawdzamy prawidłowość rozwiązań tak, żeby w momencie ogłoszenia zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do tej specyfikacji była jak najlepsza, tak żeby procedura na etapie już
oglądania jej przez potencjalnych wykonawców i składania ofert mogła przebiec bez zbędnych komplikacji i bez konieczności wprowadzania zbyt wielu zmian. Także w miesiącu lutym z pewnością ogłosimy przetarg na roboty, co myślę, że pozwoli nam w drugim kwartale, w końcu drugiego kwartału przekazać wykonawcy teren budowy i rozpocząć roboty na tym obiekcie. Temu projektowi przebudowy tej wioski... Raczej w trzecim kwartale. Zobaczymy, ale... Drugi, trzeci może być. Może zanim przejdziemy do innych robót, to są jeszcze dwie, które są z tym związane i tak, które warto powiedzieć. Chcę też powiedzieć. Obiekty, które, projekty, które towarzyszą przebudowie tej wąskiej areny, to przebudowa obiektu sportowego przy ulicy Skrzydlatej. W lutym ogłaszamy procedurę na wykonanie dokumentacji i wykonanie robót. Planujemy te roboty wykonać w ciągu najbliższych miesięcy, tak żeby uzyskać, starać się o uzyskanie i uzyskać licencję na prowadzenie tych rozgrywek drugiej ligi na tym obiekcie przed rozpoczęciem rundy jesiennej. Pozwoli nam to na zabezpieczenie potrzeb lubuskich klubów piłkarskich przez okres budowy areny na ulicy Agrykola 8. No nie wszystkich klubów piłkarskich. Tak. Ja bym tak może spokojnie może podchodził do tego tematu, bo w tej chwili też trwają prace dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego. Departament Sportu wspólnie z MUSIR-em w troszeczkę szerszym, poszerzonym zespole przygotowują tego typu dokumenty i ten dokument pozwoli nam dokładnie wtedy Państwa poinformować, jak to będzie wyglądało. Zresztą od początku, w zeszłym roku też konsultujemy sprawę z klubami sportowymi. Ja bym chciał, żeby może powiedzieć jeszcze dwa zdania, czas nagli już widzę, dotyczące pozostałych inwestycji, czyli tego, co na przykład też tak jak podobnie u pani Krystyny było na Placu Słowiańskim, tak i w gimnazjum numer 5 też mieliśmy niespodziankę. Tak. Gimnazjum numer 5 jest to termomodernizacja tego obiektu wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Właśnie w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej, a szczegółowo mówiąc jej aktualizacji w ubiegłym roku, dodatkowo musieliśmy rozwiązać problem azbestu w ścianach sali gimnastycznej, który nie był wcześniej zidentyfikowany, a stanowi zagrożenie i obecnie realizując przebudowę czy roboty w obiekcie musimy to usunąć. Mamy to rozwiązane projektowo i wykonawca, który w styczniu, z początkiem stycznia tego roku rozpoczął roboty, ma to w swoim zakresie robót. Ponadto też konieczność zaistniała rozwiązania problemu konstrukcyjnego budynku, czyli przebudowy zniszczonej w ostatnim okresie ściany oborowej zagrażającej bezpieczeństwu i obiektu, i przebywających w nim osób. Mamy te problemy rozwiązane. Termomodernizację już rozpoczęliśmy, wykonuje je wąska firma, także mam nadzieję, że tutaj w terminie określonym w umowie będzie to wszystko wykonane. To szkoła zacznie działać od września? Byśmy chcieli, żeby zaczęła działać. Ale czy te... Tak, roboty planujemy zacząć w sierpniu. Wspomniała nie... Powodują przedłużenie? Nie. To już właśnie ja mówiłam o problemach, które były na etapie projektowym troszkę długo. Czyli szkoła powinna tam wrócić? Zresztą, jak moim Państwu zwrócić uwagę na to, co się dzieje na placu budowy, właściwie można powiedzieć śmiało, że najwięcej działo się właśnie na sali gimnastycznej, tam gdzie były te problemy. To od tego wykonawca zaczął. Tak. Ten aspekt był powojenny, czy jeszcze... To w tej dobudowanej, w tej części, w tej dobudowanej, tak, tej startalnej, tej nowej. To jest taka pozostałość po czasach, które tak, minęły.
Proszę Państwa, wykonawców można jeszcze zobaczyć na Obrońców Pokoju, tak? Tak, na Obrońców Pokoju prowadzimy przebudowę WUS-y na obiekt mieszkalny. Docelowo planujemy tam, zaplanowano tam 71 mieszkań. Mieszkania ciekawe, to prowadzi firma spoza Elbląga, wyłoniona w trybie przetargu i tutaj też nie widzimy zagrożenia. Planujemy te roboty zakończyć w tym roku.